Australia, techno-impreza właśnie się zaczyna. Tuż za mną widać, jak studenci się rozgrzewają. Są i tacy studenci, którzy się zastanawiają, przystąpić czy nie przystąpić do tej imprezy. Ale po rozmowie z wieloma studentami wiem, że dzisiaj będzie naprawdę fajna zabawa. W sumie dobrze, że coś takiego jest, bo zawsze są jakieś zespoły, nie wiem, typu Kult czy Wilki, a to jest takie odmienne. Dla ludzi, którzy właśnie lubią, nie wiem, trans, techno. Strasznie monotonne, nie wiem, ja lubię taką muzykę, nie, w klubach czy coś, ale tak tutaj na piwie ze znajomymi to nie bardzo. Nie czuję tej muzyki zupełnie. Mnie ogólnie muzyka nie przeszkadza, także ja akceptuję wszystko, ważne, aby się dobrze bawić, nie? A bo w końcu o to tu chodzi, tego medalia. Ludzie lubią bawić się przy techno i uważam, że no, bardzo dużo osób przyjdzie na tych techno DJ-ów tak zwanych. Oczywiście, bardzo dobrze. Dlaczego? No bo jest dużo studentów, którzy uwielbiają taką muzykę, na przykład my. Bardzo dobrze, chociaż wolelibyśmy jakiś lekki hausik, ale może być. To są nasze klimaty i zawsze jeździmy na takie imprezy, spoko. Jestem na wystarczy spojrzeć, że jest trochę mało osób, ale mi się podoba. O, nie lubię! O, nie lubię, ogólnie nie lubię, ale jest fajnie! Jedziemy! Raczej, dobra nuta, no. DJW to też kot, wiesz, na scenę się grał tak dalej. W ogóle, wiesz, naprawdę konkretna impreza, wiesz, za darmo, o to chodzi, no to powinno być co roku, no. Ej, ja uważam w ogóle, że nie jest dobrze to związane z tym, z pytaniem twoim, bo techno powinno być cały czas, to jest w ogóle muzyka ludu, to w ogóle się wszyscy bawią przy tym. Techno powinno być zawsze, ej. A masz jakiś swoich ulubionych wykonawców? No właśnie gra na scenie, DJW. Boston, Austin, Berlin, San Francisco.
Global DJs, Moscow, Memphis, Cape Town.